Bardzo jestem ciekawy, czy widzowie będą słyszeli efekty mojej przebieżki po śniegu, ale zdążyłem i bardzo mi miło. Karolina Szostak jest ze mną. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, ale już odpocząłeś, oddech złapałeś, tak? Więc już jest okej. Okay. To cieszę się, w sensie to jest twoje zdanie, ale mam nadzieję, że damy radę do końca. Karolina, spotykam się z okazji twojej kolejnej sesji do Vivy. No i to, że to jest kolejna sesja, jest efektem twojej ciężkiej pracy, 20 lat w Polsacie. Myślę, że wiele osób sobie myśli, żeby dostać się do Polsatu, to jest jakaś ciężka droga. Jak to było? Przyszłam po prostu na casting, ale też miałam taki zamysł, żeby pracować w Polsacie, żeby to kontynuować, żeby dalej studiować prawo. I tak jakoś widzisz, jak to jest zbieg okoliczności czasami. To też było wtedy taka nowość, bo nie było kobiet w redakcjach sportowych w Polsce, więc tutaj był eksperyment. A redakcja sportowa Polsatu była wtedy bardzo mała, także myślę, że byłam takim rodzynkiem i miłym akcentem i bardzo, bardzo chłonęłam tą wiedzę i wkręciłam się w to, co dzieje się w świecie sportu, a to pamiętajmy, to był jeszcze ubiegły wiek. Jak to? To 25 lat. W kontekście sukcesu to jest bardzo dobra liczba. Wydaje mi się, że dziennikarstwo sportowe tych 25 lat temu, czy choćby 20, jeszcze tak bardzo nie przenikało się z show biznesem. Ty w ogóle wiedziałaś, na co się piszesz, albo co się naturalnie za chwilę stanie? Nie, bo to nikt o takich rzeczach nie myśli. To jak powiedziałeś, to się stało po prostu. No, mieliśmy świadomość, że takie portale istnieją, no bo chociażby gazety za granicą plotkarskie znaliśmy. Także to była kwestia czasu, ale myślę, że praca już nas tak ukształtowała i tak nabraliśmy charakteru, że było nam chyba łatwiej wejść w ten świat, który nas teraz otacza. Ta współpraca czy przenikanie się z redakcjami plotkarskimi czasem jest dla was miła, czasami to nie są najwspanialsze chwile. Czy ty pamiętasz jakieś takie pierwsze zetknięcie się właśnie z show biznesowymi mediami, które nie do końca cię zadowalało? Miałam jedną taką sytuację lata temu, gdzie ktoś zrobił przeróbkę moich wydarzeń sportowych, ubrał mnie w inną kreację niż byłam faktycznie na antenie, także to było dosyć zaskakujące i niesmaczne, ale... Skończyło się to twoją reakcją, czy machnęłaś na to ręką? Nie, no na początku oczywiście, że była reakcja i poszukiwania przede wszystkim człowieka, który to na YouTube'a wrzucił. Oczywiście totalnie nie udało się, fiasko totalne, ale to też mnie czegoś nauczyło, że nie ma co się pienić, bo im więcej się pienimy, tym dajemy też więcej pożywki innym, także czasami lepiej po prostu ciszej nad taką sytuacją. I zawsze na przykład wiedziałaś, że nie chcesz mówić o życiu prywatnym, tak jak teraz raczej chronisz tego życia osobistego, czy kiedyś na początku było inaczej? Nie, zawsze chroniłam. Starałam się nie mówić się za wiele. Raz mi się znowu, no bo tak jak mówię, raz no tak, zawsze. Lekcja też to pewnie jakaś była. To też jest lekcja, więc raz mi się zdarzyło, odbiło mi się to czkawką, więc więcej tego nie robię. Raczej takie prywatne życie pielęgnuję sama w sobie, bo też już wiem, to jest tak, że nie wiem, robimy okładkę z chłopakiem, dziewczyną, a nie wiem, za 3 miesiące, kiedy jest publikacja, czy za 2, to już nie ma tego chłopaka, jest inna dziewczyna i tak. Zauważyłaś, że na przykład pary są takie, że zawsze ta okładka jest takim złym omenem. Tak, zauważam takie sytuacje i dlatego widzę już, że nie warto.